Za moimi plecami znajduje się najnowszy model ciągników Steyr z serii Terrus. Terrus to najwyższa moc w ciągnikach Steyr, obejmująca trzy modele o mocach 250, 270 oraz 300 koni mechanicznych. Już za chwilę zobaczycie, czym różni się najnowszy model Terrus od poprzednich. Na pierwszy rzut oka zmiany te są niewielkie. Mamy więcej lamp roboczych, wszystkie oczywiście w technologii LED, nowe oświetlenie na słupkach kabiny, większa powierzchnia szyb, szersze wejście do kabiny oraz stopnie wykonane są z aluminium. Tak naprawdę nowa jest cała kabina, ale najwięcej zmian zaszło w jej środku. Po wejściu do kabiny pierwsze co zauważymy to nowy monitor Infomat 1200. Za jego pomocą dokonujemy ustawień i konfiguracji ciągnika takich jak na przykład skrzynia biegów, elektrozawory, hydrauliki zewnętrznej, funkcje auto-WOM, przedni oraz tylny podnośnik. Za pomocą monitora Infomat 1200 obsłużymy również wszystkie maszyny w systemie IsoBus. Nowy Terrus to także nowy podłokietnik Multicontroller 3. Za jego pomocą będziemy operować hydrauliką zewnętrzną, wałkiem odbioru mocy oraz prędkością jazdy. Z nowości to więcej przycisków programowalnych oraz możliwość sterowania radiem. Nie sposób nie zauważyć również nowej dźwigni sterowania. Znajdziemy na niej więcej przycisków do obsługi hydrauliki zewnętrznej. Nowością są cztery przyciski programowalne, które operator może dowolnie konfigurować oraz przycisk włączenia nawigacji satelitarnej. Nowości w kabinie odczujemy również w okresie letnim podczas prac polowych w wysokich temperaturach. Na nowo zaprojektowany układ klimatyzacji został wyposażony w czujniki nasłonecznienia oraz ciśnienia. Dzięki temu dużo łatwiej będzie utrzymać zadaną temperaturę w kabinie. Dlatego jeśli osobiście chcesz się przekonać, jak ciągnik Steyr może ułatwić Twoją pracę, już dziś skontaktuj się z Twoim najbliższym dealerem i umów się na jazdę testową w swoim gospodarstwie. Jestem pewien, że nie będziesz zawiedziony.